Tragedia na Mazowszu. Z rzeki wyłowiono ciało dziecka Półtusk, zwłoki kobiety i dziecka wyłowione z Narwi. Zwłoki dziecka oraz kobiety wyłowiono z Narwi w okolicy mostu Wyszkowskiego w Półtusku w sobotę rano. Policja przekazała, że dotychczas nie otrzymała zgłoszenia o zaginięciu dziecka. Około godzina 6 otrzymaliśmy zgłoszenie, że z rzeki Narew w miejscowości Półtusk wyłowiono zwłoki. Są to zwłoki dziecka, mówiła portalowi Półtusk24.pl sierżant Renata Sobul z policji w Półtusku. Odnaleziono drugie ciało. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ciało znalazł wędkarz i natychmiast powiadomił służby. Policja przekazała, że nie otrzymała wcześniej zgłoszenia o zaginięciu dziecka. Nie wpłynęło do nas żadne zgłoszenie o zaginięciu dziecka. Podobnie takiego zgłoszenia nie otrzymały inne okoliczne jednostki, dodała policjantka. Funkcjonariusze nie ujawniają szczegółów dotyczących płci ani wieku dziecka. Jak przekazała na antenie Polsat News rzeczniczka policji w Półtusku, służby odnalazły również ciało matki dziecka. Stan ciał nie wskazuje na to, żeby długo leżały w wodzie.